Cześć, ja jestem Rewes, to jest Zagrajmy Wiedźmin edycja rozszerzona. No i co, jesteśmy sobie póki co w karczmie. Pamiętam, że mieliśmy sobie jeszcze powalczyć tutaj. No to powalczmy sobie. Pobijmy parę mord. Pięknie. Kurde, ale tu jest głośno. Dobra. Dunda. O nie, Dundę pokonaliśmy w poprzednim odcinku. Okej. Okay. Monobrys raczej nie. Okej, okay, no to co? Zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj zadanka w tym naszym dzienniczku. Tajemnica Berengara. Muszę wyciągnąć informację o Berengarze. Anulowane śledzenie zadań. No to gdzieś tutaj lokacja. No dobra. Czyli gdzieś tutaj musi być. Dobra, okej. Okay. Hazardista. No to nie, raczej z haradzistą tutaj nie. Kelnerka może, chociaż Muno? No nie, Munro też nie. Kurczę, kto tutaj może ze mną odpogadać? Może kelnerka? Mamy tu zaple. Dzieje się coś ciekawego? W zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach, inni obstawiają, czasem tłuką przyjezdnych. Okej, raczej nie. No, czu. Skrzypek to nie. Moczy morda. Nie wiem, czy warto się z nimi opić, ale no pytamy jeszcze karczmarza, jeszcze tutaj ten Baranina i Kolman tutaj jest. Witam, witam. Kogo tu przyniosło? Kim jesteś? Nazywam się Kolman. Czym się zajmujesz? Sprzedaję różne rzeczy, jeżdżę to tu, to tam. Gdzie na przykład? Ostatnio na bagna, ale to nie twoja sprawa. Tak, tylko pytam. Kupujesz coś? Zobaczmy, jak on ma tutaj fistek, czyli ten narkotyk właśnie. Jemu możemy chyba sprzedać jeden fistek. No dobra, sprzedamy mu ten narkotyk. Kupujesz coś? Nie, nie kupuję. Słyszałem, że robisz interesy z Talarem. Nawet jeśli, to nie twój zafajdany interes. Nie potrzebujesz usług Wiedźmina? Nie, po co? Chociaż skoro już o tym wspominasz... Tak? Jest pewna sprawa. Nawiedzony dom. To zadanie raczej dla egzorcysty niż Wiedźmina. Duchy? Wątpię. Mnie interesuje efekt. Krzesła mają nie podskakiwać, drzwi nie otwierać się same, rondelki wisieć spokojnie na ścianach. Zobaczysz, co się da zrobić? Jasne. Zobaczę. Świetnie. Nie pożałujesz. Dom znajduje się tuż przy wejściu do kanałów, niedaleko bramy prowadzącej na groble. Szklarz łatwiej by zwalczył przeciągi. Dobra. Szczur. Ten. Czy. Kolejne zadanie. Kolman, jeszcze coś mi powiesz? Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Daj mi spokój. Nie chcę z tobą gadać. Ale... Odwal się! Okej, okay, Baranina. Odwal się. Czego chcesz, odmieńcze? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzyknę, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę, wilczek warczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Gardzę takimi jak ty. Pogarda, wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę. A teraz gadaj, czego chcesz. Przychodzę od Talara. Znalazłem u niego rzeczy kogoś, kogo szukam. Co to ma wspólnego ze mną? To były rzeczy Wiedźmina. Jakie zdobyliście? Znaleźliśmy. Twój koleżka pakował się w niebezpieczne sytuacje. Wdawał się w interesy z ludźmi ze znakami salamandry. A potem ślad po nim zaginął. Popytaj ludzi na bagnach. Tam znaleziono te fanty. Okej, tajemnica Berengara. Powiesz mi coś jeszcze? Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. No klasyczek, klasyczek. Jo, pięknie. Spoko, ty się hendosz. Jo. Zoltan, okej. Okay. Tu jest Zoltanik, nasz kochany.
Kogo widzą moje oczy? Wiedźmin! Zoltan Chivay, we własnej brodatej osobie. Rad jestem. Udało ci się wejść do miasta, Geralt. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan, jak się przedostałeś do miasta? Plugawi nie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb, mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan, chciałem z tobą porozmawiać. Wal śmiało. Wygrałem już kilka partii w pokera. Gratuluję. Etap prawiczka masz za sobą. Teraz możesz zająć się prawdziwą grą. To powiedz mi, gdzie znajdę tych osławionych wyzimskich pokerzystów. Tam, gdzie można znaleźć wszystko, co jest trochę nielegalne. W okolicach Misia Kudłacza. Zapowiadają się ciekawe rozgrywki. Tylko się nie zdziw, jeśli ktoś nie będzie chciał z tobą grać. Prawdziwe szychy poświęcają uwagę tylko prawdziwym zawodowcom. A prawdziwy zawodowiec to? To ktoś, kto wygrał przynajmniej 4 zawodowe rozgrywki. Jeśli osiągniesz ten etap, wszystkie stoły staną przed tobą otwory. Muszę więc pokonać 4 zawodowych pokerzystów. Betka. Okej, spoko. Gra w kości. Spróbuję zagrać pokera z zawodowcami. Nie wiem, kim są ci zawodowcy. Wal śmiało. Szukam dobrze płatnej roboty. Podobno przystań na bagnach jest zagrożona przez potwory. Słyszałem skargi kupców drzewnych i kramarzy. Sądzisz, że zapłacą Wiedźminowi za wyeliminowanie niebezpieczeństwa? Z kim powinienem rozmawiać? Sądzę, że z Loivardenem. To gruba ryba i pewnie nie poskąpi grosza. Szukaj go na grobli, dogląda załadunku i rozładunku towarów. Dzięki, Zoltan. Zajmę się sprawą przystani. Wal śmiało. Bywa. Okej, gitara. On nam powiedział co nieco, trochę zebraliśmy sobie questów. No i co, od czego sobie zaczniemy? Pamięć ostrza, muszę porozmawiać z ogrodnikiem. Muszę się udać do nawiedzonego domu. Okej, to sobie możemy zrobić. Walka z hundą wygrana. Świadek, członko salamandry. Posiadany poker zawodowiec, tak? Gra w kości. Z zawodowcami, tak? Bezpieczna przystań. Dobra, od kupca Loivardena. To pierw sobie może zrobimy tak, że wykonamy sobie to zadanie szczur. Jest w sumie niedaleko, myślę, że dalej jest trochę Loivarden, więc zobaczmy co tam jest w szczurze. Co tam się dzieje? Może jakiś potworek się ostał, co? Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że będzie krótkie i przyjemne, bo chciałbym trochę zrobić w tym odcinku. No i pięknie, słuchajcie, mega się przyjął Dragon Ball Xenoverse, dzięki wam. Naprawdę super. Fajnie, że się aż tak przyjęło. Dobra, idziemy sobie tędy, pięknie. Okej, Geralt, jakbyś jeszcze pięknie szedł. Dobra, idziemy sobie. No i fajniutko, co? Czyli to jest koło tego detektywa, co? No dobra, to jest chyba ten domek, biedak. No spoko, idziemy sobie. Aha, to tutaj jest, dobra. Wchodzimy. I co to może być, co? O kurde, upiór. Oh my god. Dobra, wiedźmiński miecz srebrny. Dobra, bierzemy sobie. Mam nadzieję, że damy sobie radę z upiorami. Nigdy z tym czymś nie walczyłem, tak naprawdę. Oh my god, ale to bije. Kurde bela. Dobra, zobaczmy, czy damy sobie radę. Kurde, na upiory by fajnie by jakiś ten olejek dać, nie wiem czy mamy. Olej przeciwko upiorom. Fuck yeah, dobra. Olejek, szybciutko, Geralt. Nie mam czasu, dobra. No, Geralt. No, ból mi wszedł, pomocy i normalnie masakra. Geralt, napiłeś się? Napiłeś się, dobra. Bierzemy, załatwiamy. I przeciwko upiorom ten olejek mega jest, widzę. Spoko. Okej, wróć do Kolemana po zagładę. Tak, po zagładę. Po zapłatę oczywiście. Dobra, ciekawe co jest na dół w ogóle. Aha, i... Co? Ile tutaj jest tych grawierów? Co się tu dzieje? O co chodzi? My god, ile ich jest? Dobra, trochę ich oszołomimy. Masakra jakaś. Ile tu jest tych grawierów, czy co to jest? Co się dzieje? Ale wszedłem. Nie wiedziałem, że tu jest tyle potworów.
A, Geralt, nie poradzimy sobie, chyba zginiemy, chłopcze. Nie wiem, patrzę jeszcze na życie, ile go mamy. Ale chyba wyłożymy dętkę, co? Nie wiem, no tak mi się wydaje, trochę. Dobra. Ale mało im robimy, praktycznie w ogóle. Dobra, jeden mniej. Okej, udało mi się. Oh my god, ale co tu robiły Grejwiery? Jesus. Dobra, ale dobrze, że mi się udało. Okej, tutaj jest skrzynia z alkoholem, ale tu ciemno w ogóle jak... Masakra, nie będę mówił jak nawet. Dobra, weźmiemy sobie jaskółkę, bo trochę nam się obrywało, nawet trochę bardzo. Fajnie by się zregenerować. Dobra, i jeszcze zarzućmy sobie jedzonko jakieś na regenerację, co? Fajnie by było, dobra, zjedz sobie to. Nie wiem, czy możemy dwa regeneracje mieć, chyba możemy, tylko z innego jedzonka. Dobra, co możemy tutaj jeszcze zjeść sobie? Regenerację żywotności, okej. Zjedz sobie to, Geralt. A, nie możesz? Nie, no możesz, spokojnie. No spokojnie, jak widzicie, szybko teraz się nam regeneruje żyćko, więc spoczko. Wracamy do Kolemana poza po nagrodę jeszcze... Ej, w sumie to była fajna misja, bo była taka króciutka. Ej, mega szybko zregenerowało się nam żyćko, więc super. O nie, tutaj jakiś dzieciak do mnie leci, raczej nie podchodź młody. Dobra, tutaj są jakieś bramkarze, nie wiem o co chodzi. Czego pilnują? Nie wiem. Dobra, idziemy. Ciekawe, ile on nam zapłaci za to wszystko i mam nadzieję, że dostaniemy jeszcze jakieś doświadczenie, które sobie rozdysponuje kolejne punkciory. Będzie fajnie oczywiście. Coleman, tak? Gdzie on tutaj siedzi? Tutaj siedzi gnój jeden. Siedział. Halo? Coleman. No nie, nie mów, że... Filunia, gdzie on jest? On wyszedł gdzieś tutaj? Gdzie on sobie poszedł? Zobaczymy. Bo on tutaj chyba wraca, ale wieczorem, tak mi się zdaje. Udajmy się do tego szpitalu Lebiody, z tego co pamiętam. Tam jest właśnie ten ogrodnik, z którym musimy porozmawiać. Tam jest knecht zakonu, raczej z knechtami zakonu jeszcze gadać nie będziemy sobie. Z płatnerzem zakonu raczej nie ma nic do pogadania. Nie ma nic takiego, co by mnie interesowało szczególnie. Ten ogrodnik, o jest tutaj, dobra, pięknie. Przejścia nie ma. Chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Marnujesz mój czas. Aha. No dobra, dobra. Nieważne. Pogadajmy sobie z ogrodnikiem. Szpitalny ogród potrzebuje wiele uczucia. Chyba lubisz to, co robisz. Lubię? Ja kocham rośliny i nie chwaląc się, znam je bardzo dobrze. Całe życie tylko rozlewałem krew. Teraz mam szansę na spokój. Rozlewałeś krew? Nie jestem z tego dumny. Przez długi czas byłem najemnikiem. Musiałem jakoś zarabiać na chleb. Teraz jest inaczej. Ustatkowałem się i jestem szczęśliwy. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera, jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie. Chłop na schwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Dobra, zobaczmy, co on tutaj ma.
Jakie ma tutaj składniki? Raczej nic tutaj nie jest potrzebnego, chociaż ten vermilion może mi się przydać, ten kłe. Dobra, kupię to, co nie mogę, wiecie? To, co nie mógłbym zebrać. Dobra, raczej tyle. Czy potrzebuję sok malinowy? No nie wiem. Dobra, niech zostanie, to w końcu jest składnik, nie? Dobra, zobacz, jak pięknie rosną. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Wyglądasz mi na wojownika. Nie zabiłbyś dla mnie kilku echinopsów? Zrobię to z chęcią. Na dowód przynieś mi kłącza echinopsów. Okej. Bywa. Dobra, raczej on chyba nic mi ciekawego nie powie, wiecie? Co do tego szpitala, raczej jeszcze bym nie chciał iść. Tutaj Zoltan się kręci, widzę, cały czas. Tutaj jest gościu podobny do tego, do Wielebnego, ale no mniejsza. Zobaczmy sobie dalej, jakie mamy zadania tutaj. Pamięć ostrza, muszę porozmawiać z Shani o mieczu. Dobra, Shani, gdzie ona występuje? O, tutaj jest dom Shani, kurde bela. Więc niedaleko się tutaj zaszyła. No dobra, wynajęła sobie niedaleko domek. Nie wiem, ile spędził Geralt w więzieniu. Także no, zobaczymy, ile to będzie. Okej, okay, no bez jaj, no trudno. Dobra, dom Shani. Witam, zapraszam. Proszę się czuć jak u siebie w domu. What the fuck? Okej. Mieszkanie Shani, nowy zapis w dzienniku. Jakaś tutaj babcia jest. Dobra, spoko. Zbieramy sobie tutaj, co oni tutaj mają. Pokradnijmy trochę im w domku. Komoda. Raczej te petardy, nie wiem czy... Dobra, zamknij. No. Zamknij łeb. No. Zostaw mnie. Dobrze, fajnie, cieszę się. Zostaw mnie. Czuję się jak u siebie w domu, więc zabieram wszystko, co masz. Zostaw mnie. Starość, nie radość. No to... Umieraj. Szybko. Pamiętnik babuni. Co to jest? Nie, zabrałem to? Chyba wyrzuciłem. Nie, zabrałem. No i gdzie to mamy? Pamiętnik babuni, co? Aha, bo to jest tych. Różową strążeczkę na okładce. Potwór urwie głowę. No co fajnie. Dobra, tutaj jakieś jedzonko jest. Ej. Dobra, już mamy przesyt jedzonka w ekwipunku. Szafa. Zobaczmy, co jest w szafie. W szafie nic ciekawego nie ma. Tutaj jest skrzynka jakaś. Owocka. Owocka też nie zbierzemy, bo mamy już fulla. Idziemy sobie na górę do Shani. What the fuck? Mnie wkurzyła ta baba. Dobra, bierzemy sobie to. Szpoczko. Nie wiem, czy coś bym przechował tutaj, bo mamy tego tak dużo. Trudno, znikające postacie też muszą się tak zdarzać. No dobra, no bugi bugami, ale no coś trzeba zrobić w tym odcinku. Dobra, jakie mamy zadania, które możemy sobie na szybko zerknąć? O północy w magazynie w slumsach, tak? O północy w magazynie w slumsach, dobra. Zatem prześpijmy się do północy. O mój Boże, dlaczego to się tak dzieje? A może jak wykonamy jakiegoś questa, to wreszcie się ten debil pojawi, co? Dobra, krzmasz. Północy. Widziałeś gdzieś Colemana? Co? Robiłeś interesy z tą łajzą i zniknął, tak? Powiedzmy. I tak masz szczęście. Mówią, że jego wspólnikom zdarzają się wypadki. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. Ale jeśli coś dla niego robiłeś, upewnij się. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś Aha, czyli on zniknął. Normalnie, ja nie wiem co. Dobra, i tak musimy się przespać do północy. On jest na północy na grobli. Do północy zajrzyjmy też tam, gdzie znika ten Vincent Mays. I myślę, że to będzie spoko. Słuchajcie, zrobimy dwa questy. Muszę iść na groble. Dobra. Po północy do Colemana. Dobra, udajmy się na groble. Myślę, że damy sobie radę. Fajnie, że nareszcie mi się coś udało. Opryszki jakieś. Co się tu dzieje? Co to jest? Feder? Co to do cholerki jest? Czym jest Feder? Jakiś bandyta mnie atakuje. Co się tu dzieje? Oh my god, dobra. Widzę, że zdychamy powoli. Aha, bo ja nie mam założonego. Dobra, kurde, czemu mnie napadli, co? Dobra.
Dobra, bierzemy sobie styl grupowy i jedziemy z nimi. Kurde, bele. Co się dzieje? Czemu chcą mnie załatwić? To pewnie przez to, że robiliśmy te interesy z Colemanem. Nie wiem dlaczego. Dobra, załatwiamy sobie ich. Kurde, bele. Czemu mnie atakują, co? Nie mam pojęcia, że bladego. Dobra, ten jeden załatwiony. Ja, King Grubasie. Dobra, to dwóch jest załatwionych. Przywódca bandytów też jest. Okej, widzę, że padł, fajnie. I ten Feder jest jeszcze. Feder to, na nim to wypadałoby założyć srebrny miecz, bo on jest potworem. Nie wiem, jaki na niego typ najbardziej działa, co? Nie wiem, ten na niego typ działa, czy ten? Okej, ten na niego typ działa najlepiej. No okej, spoko. Cyk! Dobra, załatwisz go Geralt, czy jeszcze nie? Kurde, ale mało mamy życia, co? Mam nadzieję, że tu nie padnie nam Geraldzik. Dobra, pięknie. Jeszcze sobie dajesz radę, Geralt, jeszcze dajesz radę, spoko. Udało się, mimo że kosztowało mnie to prawie życie, to jeszcze się jakoś to udało. Dobra, zbierzemy sobie te rzeczy. Dobra, jedzonko, co? Fajnie by to zrobić. Nie wiem, to chyba przez tego Colemana mnie zaatakowali ci bandyci, co? Nie wiem, tutaj są jeszcze jakieś szczątki. Ale nie mają nic za bardzo przy sobie, co mogłoby wskazywać, że to jest przez Colemana. Dom Baraniny raczej nie musimy tam iść. Okej, idziemy sobie dalej, zobaczmy co się tam dzieje. Na groble, tak? Magazyn. W ogóle co się dzieje w tym magazynie? Jak mamy tam dojść? Jakoś tędy? Tutaj jest jakieś drzwi. Tam chyba musimy iść. Dobra, idziemy sobie tam. Przy okazji sobie tam pójdziemy, wiecie? Po północy co się dzieje. Może to nie był przypadek, że ci bandyci mnie tam zaatakowali. Bo no kurde, gdzieś tutaj powinno być to wejście. Dobra, idziemy. Gdzieś tu? Tak? Tak, drzwi do magazynu, dobra. Nie ma Javeda ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła. Za kogo on się uważa? Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, Glino. Spokojnie. To tylko Wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że Wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia. Prawda, Geralt? Prawda. Widzicie? Nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam. A teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu. Słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Nie bawmy się w wyliczanki, kto ilu zabił. To przeszłość. A mamy rozmawiać o przyszłości. Twojej przyszłości, która będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli Javed się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się. I to wkrótce, jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz. Nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Javed i wiedźmińskie tajemnice, albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego Salamandry! Javed już mi nie ufa, nie wiem, gdzie jest i co zamierza! Magister? Nie wiem! Wyjechał gdzieś! Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się! Nic nie wiem, przysięgam na grób matki. Zatrzymaj tego potwora. Przecież jesteś stróżem prawa, to będzie morderstwo. Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć? Nie, już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raymonda. Wiedźminie, uwiń się szybko. Okej, no to... O ty kurde, dobra, czemu mi cały czas na srebrną bierze, co? No i mi znowu dostaję w papę, w pysk. Fajnie, super. Dlaczego mnie zostawiłeś samemu tym gnidom? No dobra, ale raczej z Salamandrą nie będzie problemu, bo oni są dość niemrawi, ale trochę i tak widzę, że mnie pokieraszowali troszkę mocno. Dobra, pięknie. Aha, tylko ten został. No to gin. Podejrzany Vincent Mace. Czas pogadać na poważnie z Vincentem. Okej, tu jest jakaś szafa, przeszukajmy sobie to. Dobra, szczątki. O, temu jak fajnie główka odleciała. Pięknie, pięknie. Fajnie, że wyszedł i zostawił mi, żebym ja tutaj się policzył z nimi. Nie chcę brać tego, ja mam dużo i tak kasy, nie potrzebuję na razie. Posterunek Vincenta. Udajmy się tam. Dobra.
No dobra, idziemy. Jak ten quest się w ogóle nazywa? Podejrzany Vincent Mays. No okej, okay, podejrzani. No dobra. A więc tak, Baraninę chyba spytaliśmy już, co o tym sądzi. Vincent, nie wiem, czy on jest podejrzany jeszcze jakoś. Nie mam pojęcia, jeszcze musimy udać się tam do niego. Chodźmy. No dobra, mam nadzieję, że będzie spoko, co? No i gitara. Chodźmy do niego. Nie wiem, raczej Vincent wydaje się spoko gitem, skoro pozwolił nam wytropić tą salamandrę. I chyba nam pomaga, co? Dobra, idziemy sobie tędy. Zobaczmy, jak tam się nam uda, co? Okej, okay, idziemy sobie tędy. Tutaj do domu Talera raczej nie musimy już iść, bo wiemy, że on jest niewinny w tej całej sprawie z salamandrą. Dobra, czy to jest tutaj? To jest chyba tutaj, co? Dlaczego mi pokazuje to miejsce? Skoro jakoś nie wiem. Tutaj mam iść? Posterunek Vincenta. No okej. Okay. Tylko, że tutaj jest szyld do lożku. Czy on jest w lożku? Nie mam pojęcia, zaraz sobie zobaczymy. Klawisz ciemko. Moc nie ma. Dobra, może mu damy ten fistek. Zobaczmy, co się stanie, jak mu to damy. Gdzie go mamy, co? Fistek. Ja chyba to sprzedałem. No kurde, dobra, nieważne. Raczej nie chcę się z nim napić. Chociaż, czekajcie, czy mamy fistek? Raczej nie mamy tutaj fisteku, więc mu nie damy, a wiem, że to jest ćpun. Dlaczego magister wyszedł na wolność? Ten z salamandry? Ma możnych protektorów. Mam kilka. Dobra, nieważne. No kurde, chciałem wyjść stąd po prostu. No dobra. Podejrzany Vivaldi, co? Okej, czyli jeszcze jakiś Vivaldi jest podejrzany. Co się tutaj dzieje? No dobra. Gdzie jest ten Vincent? Dlatego nie lubię czasem, jak się bugują mi rzeczy. Jeszcze pogramy ze 4 minutki, zobaczmy jeszcze, czy będzie, tylko muszę się znowu przespać. Chodźmy do domu Shani przy okazji, może powie nam co nieco o wiedźmińskim mieczu. Dobra, Shani. No nie, znowu ta baba. Won, starucho. Muchy to ci z gęby lecą. Mieszka. Tak. To proszę. Spoko, nie narzucam się panience, tylko chcę iść tam, no. Shani, jest. Udało się. Geralt, jak mnie tu znalazłeś? Wspominałaś, że zatrzymasz się w zimie. No tak, pracuję w szpitalu. Mam masę roboty. Nie chciałem ci przeszkadzać. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się, ta stara żyć mi nie daje. Starzy ludzie już tacy są. To prawda, przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Coena. Tak, to prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Shani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Chivaya. Okej, okay, zobaczmy, czego jeszcze może mi... Przyjaciółka z dawnych lat. Odwiedzę Shani w szpitalu. Pamięć ostrza. Okej. Okay. Tak. Witaj, Shani. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot... Krew, krzyki. Mhm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję.
Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Nie ma sprawy. Dobra, jeszcze tylko udamy się do gościa, żeby wziąć to ostrze, żeby wykonać ten quest, żebym mógł nazwać odcinek. Podzielę i tak wam trochę utnego. I udajmy się do tego Zoltana, powiedzmy o tym ostrzu. I myślę, że będziemy kończyć odcinek, bo już czas nagli i Zoltan, tak? Odejdź stąd. Dobra, idziemy sobie tędy. Vivaldiego go nie ma. O, tam jest Zoltan, ciwaj. Idzie sobie, gnojek wredny. Idziemy sobie. No, stój! Stój, śmieciu! Wal śmiało. Powiedziałbyś mi coś o moim srebrnym mieczu? A co ja mogę na ten temat wiedzieć? Jestem tylko zwykłym krasnoludem. Nie udawaj. Shani powiedziała, że znasz się na broni jak mało kto. No dobrze, co my tu mamy? Klinga pokryta srebrem, rdzeń niewątpliwie żelazny. Głownia przystosowana do dwuręcznej walki. Przyzwoita robota, choć daleko mu do doskonałości. Na runach się ni cholery nie znam. Dzięki. Nie ma sprawy. Wiesz coś o banku Vivaldiego? Banku Vivaldiego? Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrolę nad nim sprawują nowi właściciele. Ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? Bywa. Okej. Czy wykonaliśmy pamięć ostrza? Tak jest, zostało zakończone. O mój Boże, ten odcinek jest po prostu świetny i piękny. Mam nadzieję, że i tak wam się podobał. Dzięki za wasz czas, kurde, za oglądanie. Potnę i tak wam go na to, żebyście zaczęli to oglądać. Wykonałem sobie ze dwie aktualizacje misji i właśnie pamięć ostrza. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następnym razem sobie, poczekajcie, zaznaczę tylko misję na następny raz. I postaram się oddać tego szczura na groble, by spotkać Kolemana. I co? Będziemy kończyć odcinek. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Słuchajcie, możecie również dawać mi propozycje co do gier, w co mam zagrać i tak dalej. No i co? Fajnie by było usłyszeć wasze propozycje, w co mam zagrać, nie wiem, w cokolwiek. Za mało mi płacą. Czemu kascenka się uruchomiła? Co? Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypiję wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Siegfried. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka, poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. No jest sztosem, mówiłem. Jest gitem, ziomem. Dobra, udajmy się tam, oddajmy Kolemanowi wreszcie ten quest, głupi. I skończmy odcinek. Co mam powiedzieć? Więcej nic nie widziałem. Na pewno? Przepadnie ci połowa szmalu. Tak, tylko... Czekaj, ktoś tu idzie. To ten białowłosy. Znowu pakuje nos w nie swoje sprawy. Widział nas. Uważaj, to wiedźmin. Jest bardzo niebezpieczny. Nareszcie ktoś mnie docenił. Wiedźminie? O czym tak miło gawędziliście? Nie udawaj głupiego, wiedźminie. Wiesz dobrze. Wiem. Przy okazji, nie zapłaciłeś mi za zlecenie. To prawda. Masz tu 100 orenów i... Błagam, nie wydaj mnie! Niby dlaczego? Tu nie chodzi o mnie. Pomagam Vincentowi rozpracować tajną organizację Salamandry. To sprawa wagi państwowej. Jakoś wam nie wychodzi.
Ach, to przez jakiegoś palanta, który ciągle wpieprza się nam w robotę. Zabija członków Salamandry, psuje nasze intrygi i pułapki. Wiecie, kto to? Nie, ale gdybym go spotkał, poszczułbym wściekłymi psami i połamał nogi w kolanach. Okej. Okay. I zadanie uaktualnione. Zobaczmy, czy... Aha, czyli możemy wydać Kolemana. Do karczmarza, dobra. Zrobimy sobie to w następnym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. Mega fajny soundtrack. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej, hej. Pa, pa.